Dobry wieczór. Jest mi bardzo miło powitać Państwa i gościć kolejny raz. Po raz drugi w Dworku Dębówko. Witamy serdecznie wszystkich zebranych, wszystkich sponsorów naszych tego wieczoru. Oczywiście panów z Wojska Polskiego, 20. Brygada Zmechanizowana. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, czuję się w wielkim obowiązku i mam zaszczyt przedstawić współorganizatorów i naszych sponsorów, drogi. Chciałabym im bardzo podziękować w imieniu swoim Dworku Dębówko oraz w imieniu Państwa za to, że możemy tutaj skosztować słodkości, wypić dobrej kawki, no i oczywiście odwiedzić wszystkie inne stoiska, które mieszczą się na drugiej sali. Serdecznie zapraszamy.
I want your drama, the
Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you better romance. Cover your eyes so you don't know the secret.
iść, kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej mi. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Gdyby ochotę miałam na kino, byś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale ty scenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Beat. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki humor poprawią mi wnik. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy nieprzytkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Na przykład taki sketch, no pierwszy lepszy z brzegu, no nie? Przychodzi żona do męża, no nie? Wykąpana. To chyba sobota, no nie? Przychodzi do męża i ma na coś smaki, no nie? Ma na coś smaki konkretne. No nie, i przychodzi i mówi do męża: dziubuś, powiedz swojemu kochanie coś słodziutkiego. A ten nic, no nie. Ja w ogóle zajęty tam był, coś tam czytał, no pilota czytał chyba, czy trójki szukał, ja nie wiem. No nie, no a ona dalej, no nie, tu ramionczko spadło, czy chcecie oko mryga, no nie. No i prnie dalej w to coś, no nie. Mówi: dziubuś, powiedz swojemu kochanie coś słodziutkiego. A ten się wkurzy, mówi: mnie ty spizdaj stąd. Nie, to, ale tak nie, tak nie wolno, nie, tak nie wolno. No i ogólnie jak tutaj jechaliśmy do was sobie, no nie, to tak spotkaliśmy taką jedną dziewczynę, taką w ogóle crazy, a pewnie ją kojarzycie, nie kojarzycie? Kojarzycie, nie kojarzycie? Ogólnie dziewczyna się nazywa Mariola. Mariola, prosimy bardzo! Woo! Mariola! You've got to pump it up, don't you know? Hello, cześć! You've got to pump it up, don't you know? Cześć! Cześć! Hello! Cześć! Witam, cześć! Ja pitole Kuba bez kitu! Ja pitole! Hello! Ja pitole Kuba! Słuchajcie, Kuba, wiecie jak się nazywam? Kuba? Wiecie czy nie wiecie, Kuba? Nie wiecie, Kuba? Kuba, jak się nazywam? Wie pani, Kuba? Tak, Mariolka, Kuba. A wie pani, jak mam na nazwisko, Kuba? A wie pani, jak mam na nazwisko, Kuba? Wie ktoś, jak mam na nazwisko? Nikt nie wie, jak mam na nazwisko, Kuba? Ja pitole, ja też zapomniałam. Ale jestem pojechana, mówię wam, Kuba. Słuchajcie, Kuba, o, Gabryśka dzwoni. Gabryśka, bo Gabryśka, Kuba, to moja taka psiapsiłka, no nie? Taka psiapsiłka od serduszka, mówię wam. Halo, Gabrycha, Kuba. No, Gabrycha, jestem w tym spa. Kuba, tak zachwalałaś, ale szału nie ma, widzę. No, szału nie ma, Kuba. Gabyśka, co ty mówiłaś, że te spa jest blisko od domu, Kuba? Skoro mówiłaś, że te spa jest blisko od domu, to sobie pomyślałam, z buta pójdę, no nie? Kuba, słuchaj, tak spieprzałam, Kuba, że mi fotoradar zdjęcie zrobił. Kuba, mówię ci, słuchaj, jeszcze pasek miałam niezapięty i 5 dych dostałam. Kuba, ja taka jestem szalona. Ja pitole. Kuba, no Gabyśka, słuchaj, byłam dzisiaj pod Pałacem Kultury. Nie wiesz, co to Pałac Kultury, Kuba, Gabycha? Nie wiesz, co to Pałac Kultury? Ja pitole, Kuba, Gabrycha, ogarnij się, bo Kuba, wiecznie żyć nie będę, no nie? Ja pitole, Gabrycha, dla ciebie prościej.
Taka wysoka rakieta w centrum miasta, kuwa. No, po prostu, kuwa. No, no, dawali w tym spa takie ulotki. Poczekaj, kuwa, poczekaj. Czekaj, bo grzebie. I wiesz, co to kuwa Gabrycha napisali? Po kilku godzinach wyjdziesz od nas o kilka lat młodsza. O kuwa, ja tu długo siedzieć nie mogę, bo mnie jeszcze w pampersie wyniosą, kuwa Gabrycha. Mówię ci, ja pitole. Słuchaj, Gabrycha, a wiesz co słyszałam? Wiesz co słyszałam? No, że kobietom po 30 robią się kurze łapki, kuwa Gabrycha. Ja pitole, ja tam wolę swoje, kuwa, jakie kurze. Słuchaj, Gabrycha, po 40 pewnie będziemy jajka znosić. Ja pitole, kuwa Gabrycha, jajek to nie zniosę, mówię ci. Poczekaj, co tu jeszcze napisali? Jakie usługi? Poczekaj. Akupunktura. Co ty, Gabrycha, nie wiesz, co to akupunktura? Przypomnij sobie, jak na imprezie u Maćka siadłaś w dupą kaktus. Gabrycha, tylko tutaj za to płacisz, no nie? Ja pitole. Jeszcze jest, kuwa Gabrycha, słuchaj, jeszcze jest botoks. Botoks. A tak, to jest ten zespół bananowy. Jest, tak, Gabrycha, kuwa, botoks, tak. O, kuwa, peeling skóry. Ja pitole, peeling skóry. Rosół skóry, to wiem, co to jest, kuwa Gabrycha, ale peeling skóry? Pewnie coś dobrego do jedzenia, Gabrycha, ale ty jesteś pojechana. Mówię ci. Masaż w czekoladzie. O, kuwa Gabrycha, nie, nie pójdę na masaż w czekoladzie. Nie pójdę. A pamiętasz, jak ostatnio mnie ten wysmarował czekoladą? Że się czułam jak kuwa Prince Polo. Gabrycha, mówię ci. No, Gabrycha, a pamiętasz tą Sandrę? Pamiętasz tą Sandrę? No jaką Sandrę? No tą Sandrę, co ma same piątki. No tą. Ale swoją stroną przekichany mieć same piątki, no nie? Jak to w ogóle chleb gryźć, ja pitole, mówię ci, Gabrycha. Ja pitole, taka jesteś pojechana, mówię ci. No, Gabrycha, nie. Nie, Gabrycha, już od ciebie przepisu na żadną sałatkę nie wezmę. Nie. Po ostatniej twojej sałatce tak mnie, kuwa, oko bolało. Na coś, kuźwa, napisała na końcu przepisu, kuwa, co napisałaś? A od tu daj na oko, kuwa, wiesz? Taka z ciebie psiapsiła. Hello! Don't you know, pump her up, you've got to pump her up. O, kuwa, tą panią widziałam w spa, mówię wam, widziałam ją. Ja pitole, hello! A gdzie ja, kuwa, jestem? W ogóle zabłądziłam, tu widzę. Ciebie też, kuwa, widziałam, mówię ci. Gdzieś cię, kuwa, widziałam, chyba na fejsie, kuwa. Hello, hello! Widziałeś to? Ty, no ja ci powiem, że ja nie mogę tańczyć, tylko ja na ciebie patrzyłem, wiesz? I wiesz co ja ci powiem? Wiesz co ja ci powiem? To ja ci to powiem. Normalnie, szubidubidu, you can dance. Ja? Co ty jesteś, jakiś egurola czy inny pieruk? Gleba, nie? A no, widziałem, widziałem, zaliczyłeś pod parapetem. Ty, ale sam powiedz ty, DJ pierwsza klasa DJ jest, nie? No DJ, tak, no ja ci powiem, że tak, ale to jest sztuką, grać z playbacku i jeszcze fałszować. Ale ja go szanuję. Wiesz, za co ja go szanuję? Szanuję go za to, że zagrał ten numer o kasynach.
Który? No ten, no, miała matkę syna. Ja kocham budkę suflera. Kocham. Ty, a po ile tu ludzi? Weź zapytaj, tylko tak wiesz. Kul. Ja zawsze jestem kuwa kulturalny. Przepraszam, przepraszam. Witam serdecznie, witam. Ja bym tutaj nawet sobie z państwem usiadł, no ale drużyczkę mną chybota. Chybota? Ale ja jestem w porządku, ja jestem w porządku. Mogę sokółkę zrobić. A że tak zapytam państwa, goście weselni, kto jest od panny młodej? Proszę, podnosimy rączki. Typa w ogóle dziewczyna rodziny nie ma. No dobra, a kto jest od pana młodego? No śmiało, podnosimy rączki. No dobra, możesz cztery dyszki. A reszta co? Na pazia! Na krzywy ryj! Cicho, bo to tak jak my. Nie, nie, dobra, cicho, cicho. Ty, a powiedz ty mi, bo się tak rozglądam i nie widzę. Gdzie za przeproszeniem twoja ukochana? Kto? No żona. No to mów, że żona, bo mnie zmyliłeś. Ukochana żona, gdzie ona? Nie, 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 nie. Ty nigdy nie łącz tych dwóch pojęć razem. Moja niestety żona jest kochaniem. O, tam, przy żarciu, przy bigosie, o, tam siedzi, o. Ta, co z gara wyjada? No. Kochanie, weź widelczyk, nie chochelką. Chcesz powiedzieć, że ten facet z wąsem przy bigosie to twoja żona? No ja jej mówiłem, nie jest tyle tej etopiryny i masz. Ty, a co ona taka wielka? A wiesz, taki mój domowy czołg. A gdzie ma przód, a gdzie tył? No jak to gdzie przód? Przód tam, gdzie lufa. No dobra, okej. Okay. A jak już sobie tak rozmawiamy o nieszczęścia, to gdzie ta twoja piękna inaczej? Dobra, spokojnie, spokojnie. To żaden wstyd, że cię żona bije. Kiedy ja już nie wiem, co ja mam robić. No jak tu nie wiesz, co masz robić? Po męsku sprawy załatwiej, tak jak ja. Czyli jak? No po męsku, no. Na przykład, dam ci przykład. Wracam ostatnio do domu z roboty. Zmęczony taki, stoję w korytarzu w takiej nielekkiej nieważkości, a w drzwiach wita mnie. Mój meteo. Moja kometa Harleya. Se myślę, Houston, Houston, mamy problem. Ty, Houston, to jak ta piosenkarka Britney Houston. No, no, i ta moja Whitney Britney do mnie. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? A ja co? Po męsku sprawy załatwiłem raz, dwa. Czyli jak? No po męsku, no na ziemi położyłem się i martwego udawałem. Ty, to jest nic. Słuchaj, co ja miałem. Wracam ostatnio do domu z roboty, nie? To ty masz pracę? W pomie robię. A co to jest pom? Powolny obchód miasta. No i wracam, a ta moja czeka na mnie w sypialni. I ona do mnie znienacka, kochanie! O, se myślę, grubo idzie. I ona do mnie, kochanie, czas rozpalić, co ugasło. Mówię, zaraz, stara, przecież my centralne mamy. A ta nic. Czas rozpalić, co ugasło, powiedz mi o swoich pragnieniach. Zrobię dla ciebie wszystko tu i teraz. O, to taka domowa złota rybka, nie? Chyba wielorybka. No, to mówię do tego swojego złotego walenia, nie? Ty, stara, weź się uspokój. Przy ciągu leżysz, jeszcze się przeziębisz. Łękotka ci wyleci, kto tego będzie szukał? A ta nic. Czego pragniesz, czego pragniesz? To jej powiedziałem, czego pragnę.
Dwa tyski LM Lighty. Obraziła się, słuchaj! On się dzisiaj hajtnął i się wcale nie bał. Nawet nie wie, jak się... A panowie na toto? A my rodzina. Z której strony? Ja z lewej, a kolega z prawej. A słuchajcie, słuchajcie. Wiecie, co dostaliśmy z Błodą na prezent? Wiecie? Prawdziwy amerykański kowbojski kapelusz! Cykady na cyklady, oczywiście w wykonaniu Mileny Staniec. Wielkie brawa, młody talent. A teraz znowu druga część, w której wystąpią znowu nasze finalistki, między innymi Miss Polonia, czyli pokaz znowu mody szydełkowej pani Barbary Cały. Moda ślubna w tej części. Fryzurki przygotowane przez Adasia Siekluckiego, makijaż przygotowany przez panią Renatę Radlińską z firmy Mary Kay, czyli zapraszamy. Będą sprowadzać nasi młodzi wojskowi, czyli 20. Brygada Zmechanizowana. Zapraszamy was serdecznie. Już wiem, że od dziś
wszystkie moje sny. Zasypiać i budzić się przy tobie do końca swoich dni. A teraz, kiedy jesteś przy mnie blisko, nie muszę martwić się.
Pięknie, pięknie. Zapraszamy pani Barbarę Całę, proszę bardzo. Panie Barbaro, Basiu, proszę. Panie Barbaro, zapraszamy do nas. Tak jest. To ta piękna nasza dama w czerwieni. Nasza artystka, proszę bardzo. Niech wszyscy zobaczą, jak wygląda pani Basia Cały, która robi takie niesamowite rzeczy, czyli kreacje na szydełkach. Może nam opowie o swojej działalności, proszę bardzo. Troszeczkę tajemnicy zdradzić. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż mam zdradzać? Po prostu bardzo dużo kobiet lubi takie prace manualne. Ja jestem w ogóle odchylonym człowiekiem i może niekoniecznie nazywam to szydełkowaniem, prawda? Nawet porównuję to z wirtuozerią, także proszę Państwa, to jest zupełnie coś innego. Pasja od dziecka. No i muszę się pochwalić, że wiele znanych osób już po prostu te kreacje nosi. Między innymi Iwona Pawłowicz, Paula, właśnie jej piosenka leciała. To są artystki, które ubierają się po prostu w moje sukienki. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłych wrażeń w dalszej części wieczoru i udanej zabawy. Dziękuję bardzo Państwu. Wizytówki, gdzie możemy wizytówki? Ja tylko tam... Ja bym chciał. Bo ja dla żonki muszę. Szanowni Państwo, takiego. Ja po prostu w pośpiechu nie wzięłam wizytówek, ale moje nazwisko Cały, wystarczy w Google wpisać Cały Barbara, znajdziecie. Nie tam cała, nie cały, cała. Cały. Nie odmieniamy. Tak, dziękuję bardzo. Ja napomknę tylko, że jest kilka chętnych pań tutaj. Moja żona jest proszę na pewno chętna. Pani Basia będzie z nami przez cały wieczór. Zapraszamy na drugą salę, także która z pani wielkie jest brawa zainteresowana? Jeszcze raz. Wielkie proszę, brawa jeszcze raz. Jasne, wielkie brawa. Teraz zrobimy metamorfozę, którą przeszły dziewczyny tutaj z widowni. Tak jest, tak jest. Które ubrała też pani Basia w swoje sukienki. Proszę bardzo, zapraszamy was dziewczyny. To są nasze panie, które gościły na widowni. I zostały po prostu, przeszły metamorfozę. Zostały ubrane. Chodź jakąś muzyczkę, Mariusz, bo tak panie idą na sucho. No tak, ale ja tu przygotowany na kabaret byłem. Czekaj sekundkę, już, włączamy muzyczkę. Już coś mamy. Już, proszę sekundę. Bardzo. Te panie, proszę bardzo, zapraszam tutaj do nas bliżej. Proszę. Zostały ubrane przez panią Basię, umalowane przez panią Renatę Radulińską i pana Adasia Siekluckiego zostały czesane. Proszę bardzo, zapraszam twórców makijażu i fryzur. Proszę, zapraszamy. Panie Renatko, panie Adamie. A dziewczyny, może byście się przeszły jakoś fajnie? Tak, wiem, że tak jest, czerwony dywan. Poczujcie się. Powiem wam dziewczyny, że wam dobrze idzie. Super. Zapraszamy, pani Basia pewnie znowu u nas będzie, także będzie brak modelek. Macie szansę! Tak jest. Pięknie. To się nazywa odwaga. Proszę, wielkie brawa. Wielkie brawa. Pokażę mikrofonik dla pani Renatki. Opowie nam troszeczkę o swojej firmie. Dobry wieczór Państwu. Chodźcie, koń, bo tam będzie sprzężać nam przy głośniku. Nie wiem, ile minut tu pani Renatka mi daje, ale chciałabym chociaż paru słowach przybliżyć Państwu naszą firmę. Reprezentuję firmę, jedną z największych firm kosmetycznych na świecie. Jest to firma Mary Kay, jedna z przodujących. Byłam zresztą na szkoleniu dyrektorów w Dallas, także firmę poznałam od podszewki. Jestem od początku. Firma w Polsce jest od 2003 roku, od września. Jestem od początku w firmie. Także jest to firma tak zwane kosmetyki selektywne z górnej półki, ale po bardzo przystępnej cenie. Pracujemy w ten sposób, że zapraszamy panie na spotkania kosmetyczne.
Na takim spotkaniu panie mają dobierane kosmetyki, mają pielęgnację, ewentualnie się umawiamy później na wizaż. Po takim spotkaniu ewentualnie mamy czy klientki, czy konsultantki, albo po prostu panie zadowolone, które w tej chwili nie zdecydowały się, dziękują, ale wszystkie panie są zadowolone, bo naprawdę spotkanie kosmetyczne z firmą Mary Kay jest po prostu bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo, bardzo fajne. Robimy takie spotkania w Olsztynie. Zapraszam panie, które są chętne na takie spotkanie kosmetyczne, które oczywiście nic nie kosztuje. Zapraszam do Olsztyna, mogę tu wizytówki zostawić i ewentualnie będziemy wtedy w kontakcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Renatki, dla pana Adama. Tak jak Renia przedstawiła, nazywam się Kinga Leżańska. Jestem kosmetyczką już od 5 lat. Jeśli chodzi o dzisiejszą moją pracę, brwi, oczy i usta, jest to makijaż tak zwany makijaż permanentny. Żeby było łatwiej, prościej, można to nazwać małym tatuażem. Ale żeby nie zmylić nikogo oczywiście, to nie jest tatuaż na całe życie. Maksymalnie utrzymuje się do 5 lat. Wszystko jest kwestią indywidualną. Największą rolę, jeśli chodzi o złuszczanie, najdłużej może się utrzymać do 5 lat. Na skórek będzie się złuszczał i wszystko, że tak powiem, jest właśnie tutaj kwestią decydującą, ile czasu będzie się to trzymało. Może trzymać się rok, 2, 3, 4 lata czy 5. Koleżanka ma wykonane brwi, oczy, czyli kreskę na górnej powiece i na dolnej powiece i usta. Możemy tutaj poszaleć, że tak powiem, jeśli chodzi o kształt brwi i kolor ust. Jest to bardzo mocne podkreślenie naszej natury. Możemy to też wykonywać u osób, u kobiet, które przeszły chemioterapię. Jest to dość intensywny zabieg i bardzo poważny. Oczywiście też nie każda osoba się nadaje do takiego zabiegu. Są też przeciwwskazania, dlatego zanim wykonam taki zabieg, przeprowadzam bardzo długi wywiad z klientką, daję do podpisania oświadczenie. Sylwia nie dostała, się śmieje, ale później dostanie, także spokojnie. Bardzo fajna, nowa metoda. No i chciałabym się pochwalić, że jeżeli chodzi o rynek bartoszycki, jestem jedyną osobą, która to wykonuje. No i ma oczywiście odpowiednie kwalifikacje do tego zabiegu, bo jednak jest to ingerencja głęboka w ciało. Bawimy się igłą, bawimy się barwnikami, także nie możemy sobie pozwolić na jakiś brak profesjonalizmu, absolutnie. Także musimy też posiadać wiedzę teoretyczną i musimy też znać oczywiście budowę skóry. Jeśli chodzi o ból tego zabiegu, bo panie, zresztą dopóki nie poszłam na szkolenie, sama się bałam, bo oczywiście igła i nie wiedziałam, jak to jest. Po szkoleniu już wiem wszystko. Jeśli chodzi o ból, też kwestia indywidualna. Najbardziej bolące są usta, są najbardziej ukrwione, ale też są chyba częścią bardzo ważną na naszej twarzy. Ale warto pocierpieć. Koleżanka miała pierwszy raz w życiu robioną kreskę na górze, na górnej powiece, nie przeze mnie, przez jakąś po prostu panią też oczywiście wykwalifikowaną odpowiednio. I tutaj kwestia pojawi się taka, pytanie, jaki był ból? Czyli tutaj chodzi teraz o znieczulenie. Pytałam wcześniej Sylwii, mówiła, że podczas wykonywania pigmentacji bardzo ją bolało. Dlatego też zadałam jej pytanie, jakie zostało użyte znieczulenie. No ona oczywiście nie wnikała, miała prawo, tak? Po prostu chciała mieć zrobione ładnie oko. Dzisiaj zadałam jej to samo pytanie i po prostu powiedziała, że ją to łaskocze. Także przekonałam się tylko w tym, że moje znieczulenie jest naprawdę bardzo dobre. Także drogie panie, serdecznie zapraszam. Na tamtej sali posiadam swoje prywatne wizytówki i oczywiście zapraszam na wykonywanie zabiegu. Naprawdę bardzo serdecznie polecam i możemy zrobić to równie bezboleśnie, tak jak Sylwia mówiła. To łaskocze, to nie boli, ale nas upiększy na pewno. Także zapraszam serdecznie wszystkie panie do siebie. Numer i wizytówkę znajdziecie panie na tamtej sali. Dziękuję bardzo. Ha, ha, ha.
znałem, gdzie poniesie wzrok. Na igraniu z losem zbiegli jeden rok. Chciałem znaleźć szczęścia łuk. Przemierzyłem za nic tyle krętych dróg. Lecz w końcu swój znalazłem dom. Przyjazny, własny, bliski dom, gdzie gra muzyka i cudownie pachnie chleb. Chcę krąg przyjaciół witać w nim, marzenia snuć na dalsze dni i z okien patrzeć na wiślany piękny brzeg. Żyłem wolny niczym wiatr, strzegłem tej wolności, była mi jak skarb. Śniłem o miłości sny, dziś prawdziwa miłość puka do mych drzwi. Lecz w końcu swój znalazłem dom, przytulny własny cichy kąt, gdzie gra muzyka i cudownie pachnie chleb. Chcę krąg przyjaciół witać w nim, marzenia snuć na dalsze dni i z okien patrzeć na wiślany piękny brzeg. Lecz w końcu swój znalazłem dom, przytulny własny cichy kąt, gdzie gra muzyka i cudownie pachnie chleb. Chcę krąg przyjaciół witać w nim, marzenia snuć na dalsze dni i z okien patrzeć na wiślany piękny brzeg. Serce podpowiada mi, że się wkrótce spełnią niespełnione sny. Nie chcę dłużej biec pod prąd, kiedy los podaje swą pomocną dłoń. Lecz w końcu swój znalazłem dom, przytulny własny cichy kąt, gdzie gra muzyka i cudownie pachnie chleb. Chcę krąg przyjaciół witać w nim, marzenia snuć na dalsze dni i z okien patrzeć na wiślany piękny brzeg. Lecz w końcu swój znalazłem dom, przytulny własny cichy kąt, gdzie gra muzyka i cudownie pachnie chleb. Chcę krąg przyjaciół witać w nim, marzenia snuć na dalsze dni i z okien patrzeć na wiślany piękny brzeg. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Mateusz. I proszę bardzo, Marzenko, zapraszamy Cię, powiedz. Proszę Państwa, wprawdzie Państwa nie przywitałam, ale chciałabym w imieniu kabaretu CH5N1 z Łabędnika serdecznie podziękować przede wszystkim organizatorom za zaproszenie oraz Państwu za gorące przyjęcie. Myślę, że się podobało i myślę, że będziemy zapraszać na następne imprezy tutaj do Dębowka. Dziękujemy bardzo i życzymy wspaniałej zabawy. Słuchajcie, wielkie brawa, słuchajcie, młodzi, wielkie brawa, młodzi ludzie, chce się im coś robić, to jest bardzo ważne, słuchajcie, młodzi ludzie nie siedzą przed komputerem, tylko bawią się w coś fajnego. W takim młodym wieku mam na i od czego? Od tego się zaczyna, tak? Dokładnie, tego się zaczyna. Tak dokładnie. Trzeba, tak trzeba. Trzymajmy za nich kciuki, żeby tak dalej fajnie funkcjonowali, się rozwijali. Teraz mamy przerwę. Zapraszamy na degustację, której już wcześniej postawiliśmy, przygotowane przez naszą kuchnię. Nasze dziewczyny, tak myślę, jest, że kochani, się... Szwed gotowy. Tak, Szwed gotowy. Także można powiedzieć, że tą część oficjalną już kończymy. Mamy zakończoną. Zapraszamy na jedzonko, zapraszamy do baru. Ale proszę jeszcze nie opuszczać naszych, i już powolutku, dwórku. I już powolutku będziemy Was zapraszać do drugiej sali, gdzie zaczynamy już tańce i zabawy i wszelakie życzenia na piosenki. Do drugiej sali zapraszamy na tańce. Tu jemy, tam tańczymy. Będzie dyskoteka prowadzona z wideoteką. To jest też nowość, myślę. I oczywiście jeszcze będzie taneczne show przewidziane w godzinach troszeczkę późniejszych. Gdzieś koło godziny, myślę, 12. A nie, nie zdradzamy niespodzianki. Nie, nie, nie. Słuchajcie, dziewczyny, zostańcie. Dojadą do nas... Nie mów. Dojadą do nas... Przystojniaki, tak? O, tyle mogę zrobią powiedzieć. Zrobią taneczne show. To mogę powiedzieć tylko.
Słuchajcie. Także życzymy bardzo miłej zabawy. Na... Życzę wam smacznego razem z Renią. Tak, życzymy wam smacznego i miłej zabawy. I co? Najwięcej witaminy, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Dokładnie. Myślę, że za rok się znowu spotkamy. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęce górą dzięki tak. I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Brytania.